szanować. Zacznijmy się szanować. To tak proste hasło. A jak to przełożyć na takie stosunki między kumplami, między znajomymi? Na czyny. Mhm. Przede wszystkim na czyny. Nie możemy się kłócić o duperele. Bez przerwy to robimy, więc nie możemy tego robić. Natomiast to, co zrobił z nami PiS, podzielił nas zupełnie. Siedzimy po dwóch stronach barykady. Kiedyś z tamtej strony były władze, a my byliśmy razem. Było nas dużo, 10 milionów Polaków. Dzisiaj okazało się, że 500+ podzieliło nas zupełnie. Podzieliło nie tylko nas, ale i rodziny, bo nie wszyscy dostali te 500+. To po pierwsze. Druga najważniejsza chyba w tym sprawa, że sprzedaliśmy się za, tak ja uważam, za te 500+, których możemy zaraz nie dostać, więc nie wiem, czy to jest fajne, ale jest jeszcze jeden kontekst. Bez przerwy kłamiemy. Kłamie PiS na każdym kroku, obiecując nie wiadomo jakie rzeczy, po czym okazuje się, że niestety, ale nie ma na to pieniędzy, nie zrobimy tego, przeciągnijmy, jeszcze coś zrobimy. Proszę zauważyć, ile razy powtarzamy 500+, a już niby zostało rozdane. Więc Nie oszukujmy, a starajmy się cokolwiek zrobić. Pokażmy, że jesteśmy ludźmi. Pokażmy, że nie musimy się podczas świąt kłócić o politykę. Pokażmy, że możemy usiąść brat z bratem i naprawdę się kochać, bo tego nas nauczono. Tak byliśmy nauczeni w rodzinie. Jak pani myśli, czy dzisiaj scena polityczna jest w stanie się zintegrować jakby na dwa różne bieguny, czy nie? Czy ona musi być tak mocno rozdrobniona i każdy ciągnie w swoją stronę? PSL w swoją, SLD w swoją, PiS w swoją, pozostałe ugrupowania w swoją. Proszę pana, nie można się zintegrować z Kukizem, ponieważ jest to PiS plus. Nie można się w ogóle, jeśli chodzi o to, zintegrować z kimkolwiek, kiedy mamy inne poglądy, ale to dobre jest, to jest zdrowe. Tyle tylko, że też nie możemy nic wiele zrobić, bo co byśmy nie zrobili, to nas przegłosują, więc jesteśmy w pacie. Nie wiemy w rzeczywistości, jak to zrobić. Myślę, że jest jedno wyjście z tego. Przeprowadzić jeszcze raz wybory.